MCI zakończyło pierwsze półrocze 2016 roku. 48,2 miliona zysku netto w pierwszym półroczu. Głównie za sprawą wyników funduszu Tech Ventures, częściowo Euro Ventures. Negatywnie wpłynęło na wyniki funduszu fundusz Internet Ventures, to jest fundusz Venture Capital. Jesteśmy w miarę zadowoleni z tego wyniku na tle rynku. Rynek, wiadomo, nie był najłatwiejszy w pierwszym półroczu 2016 roku. Mamy relatywnie dużą ekspozycję na spółki giełdowe. Giełdy były słabsze w pierwszym półroczu 2016 niż w latach ubiegłych. Także na tle jakby wyników szeroko rozumianego rynku należy uznać, że to są dobre wyniki. 1,2 miliarda kapitału własnych, 2,4 miliarda aktywów po zarządzaniu w firmie MCI Private Equity Managers. Takie są główne parametry finansowe naszej grupy. Jeżeli chodzi o wyjścia, to pierwsze półrocze należy uznać za bardzo udane. Mieliśmy rekordowe wyjście z Indii, które zostało sfinalizowane na koniec kwartału pierwszego. Przypomnę, blisko 300 milionów złotych z zyskiem blisko 11 razy pieniądze na pierwszej części tej inwestycji, którą żeśmy zrealizowali w 2008 roku. Także bardzo udana transakcja. Również duże dywidendy, które wpłynęły do nas w tym roku ze spółek Index, ze spółek ABC Data. Rozpoczęliśmy kilka większych inwestycji. Dwie inwestycje w funduszu Euro Ventures, to jest DotPay, Mobiltech i ATM. To były transakcje, które zamykały się w kwartale pierwszym i w kwartale drugim. To są inwestycje przewyższające 100 milionów złotych jednostkowo każdy z tych ticketów, działające w ciekawych obszarach rynku, czyli data center, jak i płatności online. Jeżeli chodzi o fundusz Tech Ventures, to w lipcu ogłosił on bardzo ciekawą inwestycję w spółkę Market Invoice. To jest globalna platforma factoringowa, czyli spółka działająca w takiej bardzo ciekawej kategorii fintech. Jest liderem rynkowym na świecie obecnie, zlokalizowana w Londynie, Wielkiej Brytanii, pracująca w partnerstwie z bankami, także też sobie dużo obiecujemy po tej inwestycji. W tej chwili żeśmy około blisko 300 milionów złotych zainwestowali. Pracujemy nad kolejnymi transakcjami. Oczywiście nigdy nie mówimy, co zrobimy, bo to by tworzyło dla nas dodatkową presję, żeby to zrobić. Ale rynek jest bogaty. Znaczy jakby wydaje się, że w tej chwili nowe inwestycje jest łatwiej robić, niż to miało miejsce w zeszłym roku. To jest za sprawą jakby tego, że jakby częściowo zanikła konkurencja ze strony giełd i jakby jest łatwiej upolować ciekawą okazję, niż to miało miejsce rok temu czy dwa lata temu, jeżeli chodzi o te nasze strategie, nasze rynki, na których inwestujemy. Przypomnę, inwestujemy w tak zwaną transformację cyfrową, dysrupcję cyfrową, przede wszystkim zawsze w Europie. Około 50% inwestycji staramy się lokować w Europie Zachodniej, drugie 50% w Polsce lub w krajach Europy Wschodniej.